każdego człowieka wszczepia wolność. Dziś dziękujemy Panu Bogu za tą wolność, którą posiada Polska. Dziś cała Polska świętuje, ale także i wszyscy Polacy rozsiani po całym świecie. Umiłowany, przypominaj wszystkim, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom, słuchać ich i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu. Wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych. Widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. Gdzie jest 9? Pani i osoby życia konsekrowanego, szanowna pani konsul wraz z wszystkimi pracownikami Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polski we Lwowie, szanowni przedstawiciele polskich organizacji społecznych Lwowa, na czele z panem prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, drodzy żołnierze, umiłowani bracia i siostry, w dniu, gdy nasz naród świętuje odzyskanie niepodległości, Słowo Boże uczy nas bardzo ważnej postawy, jaką jest wdzięczność. W odniesieniu do ojczyzny wypływa ona ze zrozumienia dziejów, ze zrozumienia wartości, jakie one niosą oraz z tego, co dzięki nim posiadamy. Najstarszemu pokoleniu staje w tym momencie przed oczyma historia ich życia z przykrymi niestety przeżyciami ostatniej wojny, która naznaczyła ich dzieciństwo i ukształtowała na długie lata życie. Młodszemu pokoleniu przypominają się lata zniewolenia powojennego i służba obecnej obcej ideologii, która chciała zabrać im poczucie przynależności do dziejowego bogactwa historii ich przodków. Najmłodszemu zaś pokoleniu to, co zobaczą w telewizji lub usłyszą od dorosłych na temat ojczyzny, staje się obrazem i fundamentem ich świadomego wpisywania się we współczesne kształtowanie oblicza Polski na arenie świata. Wszystkich nas jednak łączy troska o ten wspólny dom, który ma na imię ojczyzna. Dlatego spotykamy się na mszy świętej, w jej intencji dziękując Bogu za wolność, przepraszając za wszelkie zło i zgorszenie, jakie dzisiaj dokonuje się na naszych oczach, oraz prosząc o opamiętanie dla czyniących zło, o błogosławieństwo i ustanie wszelkiego zagrożenia. W tych jakże niespotykanych czasach winniśmy łączyć swe siły i porzucając wszelkie podziały i niezgodę, tak jak to było 100 lat temu, o czym świadczą groby na cmentarzu Orląt, w jedności zatroszczyć się o teraźniejszość naznaczoną koronawirusem i jakże nieodpowiedzialnym i pełnym pogardy podejściem do życia. Wymaga tego miłość ojczyzny i pamięć o tych wszystkich, którym tak wiele zawdzięczamy. Wiele pokoleń pracowało, poświęcało się, tworzyło kulturę narodową, tworzyło ojczyste dzieje, abyśmy mogli podjąć to całe dziedzictwo i budować jeszcze lepszą przyszłość. Dlatego winniśmy im pamięć, ponieważ ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości.
Dzisiaj w sposób szczególny pragniemy wyrazić wdzięczną pamięć tym, którzy nie tylko żyli i pracowali dla swojej ojczyzny, ale nade wszystko oddali za nią to, co mieli najcenniejsze – swoje życie. Święto Niepodległości uświadamia nam tę wielką ofiarę i daninę krwi wylaną przez pokolenia Polaków dla odzyskania wolnej i suwerennej ojczyzny. Dziś wspominamy ich, modlimy się za nich, aby dane im było cieszyć się Ojczyzną Niebieską. Miłość Ojczyzny to nie tylko wdzięczna pamięć i szacunek dla ołtarzy przyszłości. Miłość Ojczyzny to także odpowiedzialność za jej obecny i przyszły kształt. Wszak jak pisał Cyprian Norwid, Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Nie możemy się czuć zwolnieni od tej odpowiedzialności. Każdy na swoim miejscu, zgodnie ze swoim powołaniem i możliwościami, winien troszczyć się o dobro, o siłę, szczególnie moralną, o sprawiedliwość w naszym ojczystym domu. Trzeba tę wolność, którą posiadamy, mądrze i odpowiedzialnie zagospodarować. Trzeba jej właściwie używać z myślą o dobru wspólnym. Moi drodzy, zdajmy sobie sprawę, że wolna ojczyzna, zdajemy sobie sprawę, że wolna ojczyzna jest dla nas wielkim darem, ale jest ona także wielkim zadaniem. Niech więc dzisiejsza uroczystość uwrażliwi nas na sprawy społeczne i narodowe. Niech ożywi pamięć, która ogarnia dzieje zrywów i powstań, klęsk i zwycięstw wielu pokoleń Polaków, którym na sercu leżało dobro ojczyzny. Niech nam uświadomi, z jak wielkiego dorobku przeszłości korzystamy. Nie zmarnujmy tego ogromnego dziedzictwa. Podejmujmy wciąż trud odpowiedzialności za przyszłość naszego kraju. Niech Bóg błogosławi naszym szlachetnym wysiłkom. Niech błogosławi naszą Ojczyznę. Amen. Naszą Ojczyznę, aby cieszyła się wolnością i pokojem oraz rozwijała duchowo, gospodarczo i kulturalnie. Ciebie prosimy. Sekretarza stanu Szymona Szynkowskiego-Welsenka z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Drodzy Polacy z bliskich i odległych stron świata, Szanowni Państwo, odzyskanie niepodległości przez Polskę w dniu 11 listopada 1918 roku było ziszczeniem marzeń kilku pokoleń Polaków. Spełniły się nadzieje i oczekiwania całego narodu. Powstańców listopadowych i styczniowych, emigrantów, zesłańców. 102 lata temu spełniły się sny o wolnej, niepodległej ojczyźnie. Po 123 latach rozbiorów, karania za mówienie po polsku, rusyfikacji, zsyłek na Sybir, germanizacji, Polacy odzyskali swój dom. Odzyskali orła białego. Odzyskali biało-czerwoną flagę. Od tego dnia nie musieli obawiać się bycia Polakiem, bycia patriotą. 11 listopada to także okazja do uczczenia wszystkich tych, którzy przyczynili się do tego, że dziś żyjemy w niepodległej i wolnej Polsce. Powstańców śląskich i wielkopolskich, obrońców ojczyzny w 1920 roku, bohaterskich żołnierzy września 1939 roku, walczących na frontach II wojny światowej, heroicznych powstańców warszawskich, a także działaczy późniejszej opozycji antykomunistycznej. Z dumą stwierdzam,
że na przestrzeni dziejów Polonia zawsze wspierała Polskę. W różnych okresach naszej historii popierała polskie dążenia do odzyskania niepodległości i pełnej suwerenności. Zabiegała o polskie członkostwo w NATO i Unii Europejskiej. Polonia dbała też o to, by nasz głos był słyszany na arenie międzynarodowej. Nasi rodacy przechowywali i pielęgnowali polskie wartości, przywiązanie do wolności, do tradycji polskiej i do Kościoła. Polska to wielkie zaangażowanie pamięta i jest za okazaną pomoc wdzięczna. Niech w tym szczególnym okresie jednoczące i wzmacniające duchowo słowa wypowiedziane przez Ojca Niepodległości, marszałka Józefa Piłsudskiego, pozostaną dla nas ważną wskazówką. Z szanowania wzajemnego wypływa moc wielka w chwilach trudnych. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzę Państwu przede wszystkim dużo zdrowia, siły i nadziei na drodze ku lepszej wspólnej przyszłości. Niech żyje Polska, niech żyje niepodległa. Z wyrazami szacunku, sekretarz stanu Szymon Szynkowski-Welsenk.